Dzień dobry, moi drodzy. Wyjeżdżamy. Te auta, co były przede mną, to ten się przestawił. Ukrainiec wyjechał, tylko ja muszę się tutaj zmieścić teraz. O, tutaj jedziemy. Żeby tam nie zahaczyć, bo tu z kosem trzeba pojechać troszeczkę. Widzicie, jak to wygląda? Tu jest tyle miejsca. Dobrze, że ten lusterko złożył. To mogłem się przecisnąć. Okej, superacko. I teraz dobrze, że wyjeżdża ten przede mną. Bo powiem wam, pcha mnie nawigacja tak, żebym znowuż pojechał tak jak wtedy. Czyli tu na rondzie i wjechał pod wiadukt. A tutaj pod ten wiadukt to jest tak nie za bardzo wjechać, bo przede wszystkim najpierw muszę, tam trzeba by było przejechać jakoś, a tam jest chyba zagrodzone. O, widzicie? Tu jest zagrodzone. Moi drodzy, i ja tutaj nie przejadę. A, tu jest pod wiadukt. Skręć w lewo na rondzie i zjedź trzecim wjazdem. Super. O tobie Texas Airport. Bo tu mnie pcha, żebym zawinął i tego, a ja sobie tutaj mogę. Dobra, okej, okay, już sprawa rozwiązana. Nawet nie wiedziałem, że tak można. A wtedy powinienem tak wyjechać jak ta ciężarówka w ogóle. I skręcić tutaj. A ja jakoś jechałem z tej strony zamiast z tamtej strony. I dlatego już teraz będę mądrzejszy. No dobra, to co, jedziemy na pierwsze miejsce załadunku. Pół godziny, będę na za 28. Tu mi się, kurde, karta kończy, będę musiał przerzucać z drona chyba. Po prostu tutaj te komary tak gryzły, powiem wam, że żeby siedzieć w samochodzie, to albo włączona klima, okna pozamykane i wtedy jest ok, no ale silnik musi być odpalony. Ewentualnie coś, jakaś, nie wiem, odstraszacz komarów, jakiś taki super. Albo trzeba było wyjść z auta, bo inaczej nie dał rady. I iść na plażę. I dlatego nie siedziałem w tym samochodzie, bo gorąco było. No i nie ponagrywałem, a komary jeszcze siedzą. Zobaczcie, tu jeszcze siedzi jeden bransol. Dobra, to musimy się przepchać przez Castellon, ale nie przez ulicę, dzielnice mieszkalne, tylko tak troszeczkę boczkiem. No fajnie było, nie powiem, 2,5 dnia nad morzem. Można powiedzieć za free, nawet zapłacili za to, no ale jaka płaca? Taki i lokal. Także za takie pieniądze, no to tylko taki lokal jak tutaj mogłem mieć do spania. Także warunki spartańskie, lepsze niż namiot, dużo gorsze niż hotel, no ale ludzie kochani, nie ma co narzekać na taką pracę, naprawdę. Nie wszyscy pewnie wiedzą, ale ja jestem już na emeryturze i czy dorabiam, no pracuję po prostu tutaj, tak? I w końcu mam pracę taką, jaką sobie wyśniłem, wymarzyłem. W końcu jest mi dobrze i czerpię satysfakcję z tego, co robię. Wszystko, co do tej pory robiłem w życiu, było takie na pół gwizdka, można powiedzieć. Nie to, że źle robiłem, ale nie było takie, żeby być tak do końca szczęśliwym z danej pracy, prawda? A teraz jest inaczej. Ale tam ładnie to wszystko wygląda. No i następny tunel, no i tutaj właśnie tak się jedzie. Jedziemy kolejnym takim półtunelem pod wiaduktami. Kurczę, nawet nie posprzątałem, przyznam się. Nawet nie posprzątałem teraz, mimo tego, że miałem bardzo dużo czasu. Naprawdę czasu miałem mega dużo. Ale czemu nie posprzątałem? Kurczę, no gorąco było. Jak sprzątać, jak otwierać drzwi, jak tu moment i zgraja łobuzów pada, komarów. I zaczynają siadać wszędzie. Raz jak otworzyłem drzwi, to powiem wam, i później zamknąłem, na suficie to było po prostu
jak na gwieździstym niebie, tylko zamiast gwiazd były moskity. I walczyłem tutaj z nimi, no po prostu wojna była każdego dnia, rano, w południe, wieczorem, jak tylko drzwi były otworzone. No także taka plaga tutaj jest niestety. Dlatego nie sprzątałem, mało tego, nawet bardziej nabrudziłem, bo przecież jak wchodziłem do samochodu, to na nogach gdzieś tam zawsze piasek gdzieś na łydce był, nawet jak się umyłem pod prysznicem na plaży, no to nie ma bata w tym. W krótkich spodenkach tak samo, w ręczniku. No nie można zrobić tak, żeby było idealnie. Także tutaj czeka mnie, jak tylko wyjadę w jakieś ludzkie miejsce, gdzie są muchy, a nie komary, to posprzątam. No właśnie, teraz mnie natknęło, bo tutaj facet szedł takim bardzo szybkim krokiem, w stroju sportowym, tak około 65 lat. I tutaj ludzie bardzo dbają o tężyznę fizyczną, o takie cardio. I tak 50 plus, to bardzo dużo się przemieszczają, właśnie szybko chodząc, ćwiczą. I dlatego fajnie wyglądają. A teraz jest 20 stopni Celsjusza, a jest czarno. No wczoraj to już w ogóle było bardzo gorąco. Ale co? Jeżeli chodzi o... Zaraz, gdzie ja mam jechać? Tutaj, w prawo chyba. Tak. Ale jeżeli chodzi o temperaturę nad ranem, to przez dwie noce z rzędu spałem w samej bieliźnie na nierozcielonym łóżku. Znaczy ono było zaścielone i ja na pościeli. Było tak gorąco. A nad ranem w obydwie noce o 5 robiło się tak chłodno, że ja musiałem wejść pod kołdrę. No i później, jak już tylko słońce zaczynało wschodzić, znowu już się robiło duszno. Także takie warunki. W ciężarówce, jak ktoś mówi, ale ja mam fajnie, tak, mam fajnie, ale niestety to jest okupione no w takich warunkach, nie ma klimy postojowej, to właśnie troszeczkę takim męczeniem się. Dobra, tutaj zjeżdżamy. Lekko prawo, następnie skręć w lewo na rondzie. No, trzeba bardzo zwracać uwagę na te wszystkie zjazdy, bo można się zamotać, ale później niepotrzebnie tracić czas, prawda? Po 200 metrach skręć w lewo na rondzie i zjedź czwartym zjazdem. A tutaj już mamy świt. Wjeżdżamy na rondo. Ale jakie to jest rondo? Wygląda, to jest rondo wielkości boiska piłkarskiego. No, spokojnie. Dobra, teraz trzeba się tutaj jakoś werżnąć. No wiesz, że na puste jesteśmy, to można depnąć, bo tak by było ciężko. Okej. I teraz zobaczcie, jakie to jest wielkie rondo. Za 400 metrów zjazd z ronda w prawo. No to już sobie wyobrażacie, jakie to jest wielkie, nie? O. Także tutaj wracając do tej tężyzny fizycznej Hiszpanów, to faceci, kobitki naprawdę super się trzymają. Pewnie też jest to zasługą diety w dużej mierze. 197. Dlatego tutaj sobie zjeżdżamy. Dlatego, że same ćwiczenia to niewiele dadzą, jak, no, znaczy dadzą na pewno. Poprawa krążenia i tak dalej, siła, gdzieś tam budowa mięśni, gibkość i tak dalej. To wszystko, co się wiąże z ćwiczeniami, to na pewno takie właśnie sporty aerobowe pomagają utrzymać zdrowie, ale jeżeli chodzi o figurkę fit, no to niestety, ale jeszcze trzeba wdrożyć, mówię niestety, bo chyba każdy lubi jeść, wdrożyć dietę odpowiednią, zbilansowaną, taką, gdzie no, żeby schudnąć, to trzeba najpierw być na deficycie kalorycznym, niewielkim nawet, ale trzeba być, bo inaczej to nie działa. Jak zjemy 3000 kalorii, 5000 kalorii, no to już jest dużo, a spalimy 3, no to zawsze mamy 2 na plusie, nie? Czy 500, czy 300. To się tak fajnie, łatwo mówi,
Ale jak to jest trudno zrobić. A już blisko, tutaj też są jakieś zakłady, co produkują ceramikę. Tak naprawdę tutaj w Castellonie jest tak, że to jest takie zagłębie. Zagłębie, gdzie robią właśnie różne rzeczy. Takie umywalki, kafelki, kibelki. Właśnie. Coś takiego. Dlatego, że gdzieś tutaj wydobywają z morza ten materiał do produkcji. No i po co wozić gdzieś to w głąb Hiszpanii, jak można zrobić zakłady na miejscu, prawda? Jak jest miejsce, oni tutaj mają kupę terenów. Zresztą nieraz jechaliście ze mną, to widzieliście, jak to wygląda. Także Villarreal, 5 miejsc załadunku, zbliżamy się do pierwszego, jeszcze 3 km. No i teraz będzie kwestia z rozplanowaniem ładunku, bo ja nie wiem, ile palet na jakim miejscu, na którym miejscu ile palet mi będą wkładać i przede wszystkim ile będą te palety ważyły, bo może być na każdym inna paleta, chodzi o wysokość na przykład i waga takiej palety. No i teraz, a od początku już muszę zacząć planować rozmieszczenie tego wszystkiego i to jest tak trochę taka lipa. Jakoś będę musiał o Villarreal. Zobaczcie, jakie wielkie są te zakłady. Wszystko ceramikę robią. Jesteśmy prawie na miejscu. Tutaj jest taka ceramika. I tak, tu mamy Noken, tam jest dalej. A my mamy na K coś, ale najpierw ładujemy się w tej firmie na K, a później w tym Nokenie. To jest tam, nie wiem, kilometr różnicy może. Także to jest akurat fajne, przejedź przez rondo, że jest obok ta firma. Następnie jedziemy w trzecie miejsce, ono jest troszeczkę dalej, jedno. Chyba tam, gdzie myślę, bo tak nie jestem pewien do końca. I później jedziemy znowuż na N340, na taką drogę. I tam są też dwa miejsca załadunku. Jedno chyba na 54 km, a drugie na 56. Także będę musiał szukać, żeby dobrze trafić, bo tam wszędzie jest... tam po prostu wszędzie jest ta sama firma, logistyka tej firmy. Porcelanosa. Dobra, 1000 metrów. Jadę wolno, nie tak jak ten przede mną Hiszpan, bo nie znam drogi. Tak, Nekon to tam. Przejedź przez rondo i zjedź drugim zjazdem Civi 20 Carretera de Viver Ecuerto. Następnie lekko w prawo. Fajnie po hiszpańsku brzmi właśnie carretera, droga. I język zaczepny mają trochę, jakby dumny. Dobra. O, jest Krion. No i dupy dałem. Dupę nie wjechać, widzicie? To są te serwisówki właśnie, a było napisane lekko w prawo. No i teraz tak, żeby dojechać do tego Kriona całego, to akurat sobie zobaczę, będę się musiał wrócić, na rondzie obrócić i jeszcze raz zawinąć. Po 300 metrach dojechałaś do celu podróży. No właśnie, widzicie, tak tu się można w Hiszpanii zamotać. Za szybko, bach, bach, bach i już. O, i to jest tutaj. Widzicie? To jest tutaj. Firma Krion. Także tak, na rondo zawinąć, z powrotem do ronda zawinąć i już później wjechać tutaj. Jaj, o, i porcelanosa, widzicie? Ile tego jest? No, jesteśmy na rondku. I teraz nie zrobimy już tego błędu. Sobie tutaj od razu skręcimy w serwisówkę. Proszę bardzo. Można? Można. Ale jak borówka jest zamotany, no to
No to zjechał. Nie tu, gdzie trzeba. Dobrze, i teraz tutaj przed tym Krion. Zatrzymamy się. Pójdę zobaczyć, czy jest od 8, aby na pewno. Bo może już jest otwarte, może już ktoś jest. Obadamy. Dobra, tutaj będzie miejsce przed. O, tutaj sobie stanę. Tam dalej nie będę wjeżdżał, bo później muszę jakoś wywinąć, nie? O. Dobra, niech on pojedzie, a ja sobie wywinę i cofniemy. Dobra, moi drodzy, jedziemy na drugie miejsce załadunku. Tutaj akurat niewiele, 3 palety, 300 kilo. A drugie miejsce załadunku jest za nami. 1,5 kilometra wychodzi. Zobaczymy, ile tutaj wpakują. Tu jest trochę więcej numerów referencyjnych. 80 metrów, obiedź rondo. Także może być więcej palet. Dobra, mamy drugie miejsce w załadunku. Ale dziury, o kurde. Znowuż serwisówką. Z jednej strony to jest takie bezpieczne, bo kurczę, auta, które wyjeżdżają, nie wyjeżdżają od razu na główną drogę, nie? Dobra, gdzie tutaj się do tego Nokena wjeżdża? Aha, chyba tutaj trzeba wjechać, gdzie ta niebieska ciężarówka stoi. Po 100 metrach chyba tak. Dojechałaś do celu podróży. No i gdzieś tutaj trzeba wyszukać biura. Dojechałaś do celu podróży. A, nie, chyba ładują tutaj bezpośrednio przed tymi dużymi. No, to jest tak samo, widać jak w tamtym. Czyli tu staniemy i tu gdzieś pewnie będzie załadunek. Mnie już załadowali. Na razie jest dobrze. Tylko czekam teraz na potwierdzenie, czy mogę ruszyć. Kupiłem sobie kawkę. Taka niewielka. To jest podwójne espresso. I powiem wam, 35 centów to kosztuje. Fajnie, nie? Pogoda się trochę zrypała. Ale jest 30 stopni. Dobra, ruszamy, moi drodzy. I teraz jedziemy na trzecie miejsce załadunku. Na razie nie mamy za dużo, z 700 kilo. Ale później patrzę, że tam mam chyba na końcu drogi 12 z groszem i 5 z groszem, czyli 18 ton, no to tak będzie, 18-19 ton będę miał wszystkiego. Nie za dużo, nie za mało, lecz w sam raz. I teraz trzeba kółeczko walnąć, bo tu niestety są zakazy. I mam 21 km. Do trzeciego miejsca załadunku, a stamtąd to już jest tak w miarę wszędzie blisko. No i? No, otworzyło się. Dobra. Śmigamy, moi drodzy. Piękne widoki, ale zobaczcie tutaj. Wywalona firma. Też prawdopodobnie ceramika. Potężny zakład. A tutaj rzeka powinna płynąć, ale nie płynie, bo jest wyschnięte koryto. I w samym centrum takiego pustkowia taki gigant. Piękne to nie jest, no ale cóż. A tam chyba jest Guardia Civil i będą tutaj gdzieś radar rozstawiać, bo widać, powyciągali sprzęcior jakiś, schowali się. I teraz debatują o tym wystawianiu tego bałaganu. A widzicie, wszędzie z ukrycia działają.
No i jesteśmy tak, na 340. I teraz tak, tutaj mam czwarte i piąte miejsce załadunku. Po 400 metrach, prawo, ale najpierw muszę pojechać na trzecie miejsce. To będzie ten czwarty, trzeci i czwarty to będzie gdzieś tutaj. Bo to jest porcelanosa. Czekajcie, a ja teraz muszę tutaj? Tak. Nie, tutaj się nie wyrobię, za Chiny Ludowe, kurde. Ale wymyśliłem. Dobra, wycofałem. Teraz muszę dyrdać dalej, żeby, kurde, dojechać znowuż tutaj, gdzie powinienem. Do jakiegoś ronda. No, ronda nie ma, ale pewnie tu górą będę musiał przelecieć i wrócić się. Po 400 metrach. No, właśnie, rondo, obrócić się, wjechać na wiadukt i z powrotem, aborotno. A no widzicie, także tyle mówiłem na ten temat, że trzeba zwracać uwagę na te drogi serwisowe, bo nawigacja nieraz tak dziwnie pokazuje, że naprawdę jest... No można się zamotać, nie? Ja i zrobiłem taki błąd. No, chyba jesteśmy na dobrej drodze. Nie będę musiał już teraz chyba kombinować. Po prostu wjadę jak człowiek. Tutaj. Lekko w prawo. O właśnie. To jest to miejsce. I zjedź drugim zjazdem. Aha. Gdzie żeśmy się... Ja się zamotałem, sorry. No te tutaj miejsca, to są, powiem wam, takie... Jak to tam wygląda? Tam jest jeden. Dobra. Czyli tak, tutaj. Tutaj i tam. Chyba. To powinno gdzieś być po lewej stronie, ale nie mam pewności, bo tu wszystko jest porcelanosa. Wszystko. Także zaraz zobaczymy. Ale to chyba tutaj będzie. O, widzicie, ile tutaj jest tego w tym hangarze, tego pyłu ich, co tam robią płytki. Po 200 metrach dojechałaś do celu podróży. I teraz nie wiem, to chyba tu, kurde, centro logistico. Tu się wjeżdża. Albo tam. Ja pitole. Centro logistico. No i bądźcie mądrzy, gdzie tutaj ja mam wjechać. No nie, zjadę tutaj. Na szczęście nie ma takiego problemu, żeby gdzieś później zawinąć. Do celu podróży Kami de Volta z 97. Zobaczymy. Dobra, czyli tak. Najpierw Baskula. Gdzie tutaj? Tutaj trzeba skręcić. Czyli najpierw na wagę, wziąć ticket i tutaj na parking i do biura. A gdzie to biuro jest? I się zapytam. A, tam pewnie. Tak, tam są biura. Oni się takie coś ładują. Gdzie ta waga? Tutaj po lewo. Okay. Chyba tutaj, kurde. O, a tu jest ta krzemionka cała, co wydobywają ją z morza. Albo gdzieś wykopują skądś. Okej, okay, tutaj waga. Proszę bardzo. Wyjeżdżamy. Okej. Okay. I teraz tak, skąd mam wziąć bilet, jak tutaj nie ma nigdzie, wiecie co, tego, jak to się nazywa, chyba po prostu muszę wyjechać i tyle. Nie mam żadnego pojęcia. Teraz się świeci czerwone światło. Zobaczymy.
Najwyżej jeszcze raz wiatr. No właśnie, przyjechał aż na rowerze po mnie, ten co mnie wpuszczał. Okazuje się, że to musi być tak. Najpierw green, światło, czyli wjeżdżam. Później red, ma się zaświecić, że stoję, a ten pod prąd jedzie. Mam stać, jak się zaświeci czerwone, a później semaforo ma mi wyświetlić znowuż green. I wtedy mogę jechać, tiketa nie muszę żadnego brać, stanąć tutaj i tam iść do biura z dokumentami. Także widzicie, no niby proste, a też się można zamotać, no ale... Dobra. Czyli znowuż podjeżdżamy. Okej. Tutaj mamy tak, zielone. Stop. I ok, 20 na godzinę, zielony, można wjeżdżać. Jeszcze raz. No. Dobra, i mamy tak, zielone. Się świeci. Pewnie waży. Ma się czusować. Co on tam pokazuje mi znowu? A, widzicie? Kazał mi podjechać z tamtej budki. Ok, teraz mi machnął, że jest ok. Zielone się zapaliło. Czerwone się zaświeci dopiero, jak ja wjadę w odpowiednie miejsce. Widzicie? Tu o to chodzi. A stałem na wadę dobrze, bo widziałem tutaj w krawężnikowym lusterku, że no, że byłem przed linią, no ale widocznie brakowało kilku centymetrów. Dobra, teraz się tu ustawię i idę wziąć papeles i do oficinas. Teraz tak, to wszystko to jest Centro Logistico CL 123. I czy ja bym wjechał jedną bramą, drugą czy trzecią, czy tu, czy tu, czy tu, to jestem na jednych zakładach, a mam adresy podane, że którąś bramą mam wjeżdżać, ale nie mam podane, który magazyn. No i udało się, bo okazało się, że jedna rzecz jest niezaładowana. No i się wyjaśniło, że inną rzecz miałem ładować na innym magazynie, tam mi doładują coś innego i tak dalej. Te adresy to są z dupy wzięte tak naprawdę. Także powinni się posługiwać tymi CL1, CL2, CL3. I teraz muszę tutaj wewnątrz tej firmy szukać magazynu CL1 tego, a jestem tu. Tu objechać na zielono mi kazali, no ale nie wiem jak to będzie. Bo powiem wam, tu jest tych dróg bardzo, bardzo dużo i rozwidleń wewnątrz, żeby tylko nie wyjechać na zewnątrz tej firmy. No jadę tak z tą mapką przed nosem. Teraz ma być rotunda, czyli rondo. Na rondzie dalej prosto. Patrzcie, ile tego, tej krzemionki najróżniejszej ceramiki. Dobra, jest rotunda. Dalej prosto, będzie jakaś wielka taka rotunda. No to wszystko muszę objechać, się okazuje, bo to jest za tymi budynkami. Masakra, słyszę, jakie to są wielkie hale. To jest jeden wielki teren. Że tu jest CL3. A CL1 jadę dopiero do CL1. Tu jest chyba takie rąd, tak? Rądko. No i za tymi magazynami gdzieś będzie CL1. Ja pitole. Myślę, co, nie wiem czy to tutaj czy nie, ale chyba tutaj, bo widzę, że jest jakiś tak, CL1 tutaj, ok. Bo widzę, że jest brama taka jak dla ciężarówek. Ja pitole, jak tu się człowiek namęczy. Jest, ok. Centro Logistico i wjeżdżamy teraz tutaj. No i co, tutaj identycznie jak tam, czyli najpierw waga. Ach, tu mi popłynęło wszystko. Najpierw waga, która jest tutaj, i znowuż
green, red, green. No to tak robimy. Później parking, później oficina, karga, później baskula, parking, oficina. No i to tak wygląda. Także najpierw jedziemy na wagę, moi drodzy. A później będzie CL3 na samym końcu.